jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że w tym klubie ZAS, Spachi, Loża i tak dalej jesteśmy znowu razem, nie przez komputer, tylko twarzą w twarz. Życzę Państwu wzruszenia i dobrej zabawy, bo ławeczka jest i wzruszająca, i śmieszna. Wszystkiego dobrego. Szkoda pani. Po co panu imię, kiedy ma pan mnie samą? Ach, szczęście ty moje. Widzę, że należy pani do tych kobiet, które bardziej cenią sobie treść niż formę. Jakie to piękne. A pan? Z jakich mężczyzn? Jestem wolnym mężczyzną. Naprawdę? Tak, sam jestem sobie panem. Więc niech pan będzie, mnie proszę zostawić w spokoju. Niech pan zabierze lekcję. Stać! Nie ruszać się! Nigdy już póki mnie sobie nie przypomnisz. Zapomniał Boba. No, zacznij sobie przypominać. I w ten sposób ludzie na nas patrzą. To nic, nie patrzą, a ty patrz na mnie, nie na ludzi. Patrz uważnie. Patrz! Nie odwracaj wzroku. Co? Zmęczył ci się? Prawda, że to ciężka robota przypomnieć sobie babę, którą się rok temu obławiało? No wytręcz te swoje męskie zwoje mózgowe. To pani jest z fabryki fajansu. Z żadnej fabryki fajansu! Ja pracuję w zakładzie barczoszniczym. Jeszcze będzie mnie tu z kimś mylił skończyć. Wiera! Wiera! Ja jak spotykam kogoś po raz pierwszy, zawsze podaję jej swoje imię. Zawsze. Taką mam zasadę. Życie mnie tego nauczyło. Dlatego wtedy powiedziałem, że jestem Jura. Dzisiaj też powiedziałem, że jestem kto inny, bo na początku nie wiedziałem, że cię znam. Ale przecież już wiedziałeś, że mnie znasz, kiedy powiedziałeś, że jesteś Losza. No. Wiedziałem, powiadasz? Nic nie wiedziałem. Wiedziałem, co będzie dalej z nami? Ten spektakl tak naprawdę przez pandemię został przesunięty o rok, ta premiera i cieszymy się, naprawdę bardzo się cieszymy, że mogliśmy go dzisiaj Państwu pokazać i bardzo dziękujemy, że jesteście tak licznie z nami.